Widać po tych składach, że no, jak spojrzymy na zespół wciąż aktualnych mistrzów Polski, czyli Górnika Łęczna, który dziś zagra na zielono, to wiemy, że to kolor rekordu, ale dzisiaj to drużyna z Łęcznej zagra w zielonych strojach, no to skład no, praktycznie optymalny. Na papierze popatrzymy, to dosyć ofensywne ustawienie ekipy rekordu. Trzy zawodniczki ustawione jako taki tercet właśnie mający być odpowiedzialny za zdobywanie bramek. I właśnie teraz niezła akcja ofensywna rekordzistek. Dośrodkowanie i gdzie jest piłka? Uwaga, piłka już za linią boczną. Nie, gramy dalej. U17 kadrze młodzieżowej, jak i U19. Popatrzmy, bo będzie groźnie szansa na uderzenie. No niecelny ten strzał. Popatrzmy. Jest jednak strzał i to było bardzo groźne. No i też są szybkie, nie ukrywajmy tego, dlatego te piłki prostopadłe to gdzieś jest zawsze szansa na zdobycie bramki. A teraz szansa dla rekordzistek, piłka zagrana w pole karne. No i znów było bardzo blisko, jak na razie mamy dość niespodziewany przebieg tego spotkania. Strzelała Katarzyna Moskała. No i Kasia Moskała, mimo że najmniejsza bodaj na boisku, to zdecydowanie głową grać potrafi i jak widzieliśmy, no tak daleko od strzelenia bramki nie była. Ale też słyszałem, że to właśnie taki boiskowy spryt, że wszędzie jest jej pełno i lubi właśnie takie sytuacje, które wydawałoby się są beznadziejne. A teraz Chmirowa z prawej strony jest dogranie w pole karne. Zobaczmy, już jest szansa dla Górnika i mamy otwarcie wyniku. Pierwszy gol, no proszę, jedno wyjście i 1-0. No to też chyba pokazuje trochę siłę doświadczenia drużyny z Łęcznej, bo tak na dobrą sprawę przez ten cały czas nie stwarzały sobie żadnych sytuacji. Paris Saint-Germain, więc zespół, który no wiadomo jaką jest marką, nie tylko w piłce tej męskiej, ale także w kobiecej. Mamy tam też także przecież Kasię Kiedrzynek, która grała tak w PSR. Tak, grała Kasia Kiedrzynek. Teraz ale teraz uwaga, bo szansa na wyrównanie. To była doskonała okazja, aby było 1-1. Padły takie słowa, jest nowa energia, tak? Jest moc w zespole. Zresztą można w social mediach znaleźć. Może o tym za chwilę. Świetna interwencja Ciupy po tej akcji zespołu Górnika Łęczna. Tym razem zatrzymana Kamczyk. Gramy dalej, jest okazja, ależ szybka jest ta napastniczka. Będzie rzut karny po wejściu Nikoli Karczewskiej. No to jest dynamika, doświadczenie, no weszła przed obrończynię. Mogło nie być karnego. Tak, właśnie zastanawiam się, czy w ogóle Nikola Karczewska ale zobaczmy, była dotknięta. Może do tego za moment, bo jest szansa na drugiego gola i wyczuła intencję strzelczyni Dziupa, ale mamy 2-0. No, bardzo dobrze wykonany rzut karny w boczną siatkę. Pokazuje kolejny raz, jak pressingiem wychodzą odważnie zawodniczki z Proszę, Bielska. Kolejny tego przykład właśnie w tym momencie. Huras, czy da piłkę z powrotem do prawej strony? Jednak nie, będzie szukanie strzału z dystansu, jest rykoszet i ta piłka, gdyby leciała w światło bramki, byłby spory problem. Gąsiorek podeszła blisko, no i właśnie tak widać, że jest tu jakiś pomysł na te stałe fragmenty. Uderzenie i ależ by to była piękna bramka, gdyby ta piłka kilka centymetrów wyżej poleciała po tym uderzeniu Klaudii Nowackiej. Brawo, brawo, świetna akcja, świetnie rozwiązany stały fragment gry. Naszą znakomitą zawodniczką, która komentuje mecze na co dzień w TVP Sport. Może o tym za chwilę, bo znów z tej prawej strony Łęczianki nie trafiła w bramkę Ratajczyk. To była kolejna dobra akcja. Także każdy miał szansę zagrać z każdym. Też widzimy na podstawie ćwierćfinału. Uwaga, Chmirowa zdąży do tej piłki. Wyprzedziła dwie rywalki. No i mamy trzecią bramkę dla Górnika Łęczna. Tak naprawdę wydawało się, że tutaj już nic groźnego z tego nie będzie. Tak, wydawało się, że gdzieś uda się przeciąć tą piłkę, ale sięgnęła ją. Zawodniczki z Łęcznej, jest dośrodkowanie na ten bliższy słupek. Gdzie jest piłka? Jest szansa, 4-0, a więc jeszcze podwyższają swoje prowadzenie zawodniczki z Łęcznej. A zdobywczynią bramki Klaudia Lefeld. Jedną minutę, tyle dłużej potrwa pierwsza część rywalizacji. Górnik Łęczna prowadzi aż 4-0, mówię specjalnie aż, bo rekordzistki nie zasłużyły aż na tak wysoką stratę po pierwszej części spotkania. A więc Górnik Łęczna, GKS Katowice, to też ciekawa, fajna marka na futbolowej kobiecej mapie Polski. A teraz strzał, dłuższy róg i mamy kolejną bramkę, 5-0. No taka dosyć zaskakująca sytuacja.
Wydawało się, że tam nie jest aż tak bardzo groźnie, a tymczasem udane zakończenie tej akcji. Takich podań naprawdę trzeba unikać. Tak, zwłaszcza, że pierwsza zasada jest taka, żeby pierwsze podanie zawsze było dokładne. Zgadza się, ale już jesteśmy w polu karnym. Wyszły kolejne młode zawodniczki, jak Julia Palichleb chociażby. Ale jest okazja na uderzenie z dystansu. Było groźnie, będzie jeszcze rzut rożny. Zdunek do lewej strony, Kamczyk, piłkę ma na lewej nodze, strzela Kamczyk. Fajna interwencja teraz, taka powiedzmy na notę, tak? Ewelina Kamczyk, razy dwa, Nikola Karczewska, jedna bramka, Patrycja Chmirnowa, jedno trafienie, Klaudia Lefeld, bramka do szatni i kończy nam się to wynikiem 5-0. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Górnik Łęczna w półfinale Pucharu Polski Kobiet. Za ten mecz serdecznie dziękuję. Wiktoria Berdys. Rafał Kędzior. Do zobaczenia i do usłyszenia.